To nie była moja wina, to wszystko wina Josuke. Naoglądał się za dużo Naruto. This would have ended up on your permanent record. We're sorry. My? Wasze bronie zostały skonfiskowane. Trzeba zadowolić się kijem od golfa. Seems like it. That she's just a high schooler, you know. Could be that she decided to run away from home. Ta na pewno, my znamy prawdę. Hey. I nie powiemy o tym policji. Did he say Amagi? She really is. Hmm? Who's what now? Nieważne! Znowu coś spierdoliłeś, Josuke, do jasnej cholery! I'm sure you've seen on the news that there's an investigation in progress. We're sensitive about certain things. Szczególnie mamy, kurde, kręćka na chłopcach z broniami. You're free to go. But this better not happen again. Nie martw się, senpai. Twoja twarz nie stanie się tak czerwona ze złości jak twój krawat. O! Whoa, pardon me. Huh? Aren't you the kid staying at Dojima-san's place? A kim ty jesteś? Najpierw ty się przedstaw. Oh, can we ask you something? It's about Yukiko-san. I mean, Yukiko Amagi of the Amagi Inn. Did something happen to her? Tak. Huh? Oh. Allowed to say. Well, if you're friends with Miss Amagi, keep this between us, okay? Kurde, nie powinieneś mówić o takich rzeczach. We got a call from Miss Amagi's parents yesterday evening saying they couldn't find her anywhere. Ja pierdziele, ogarnij się. Since it was the weekend, the workers at the inn were extremely busy and no one saw Miss Amagi around that time. I oczywiście wypluję wam te wszystkie informacje tu i teraz. Oh, but that doesn't necessarily mean this is a case just yet. But people have been turning up dead on foggy days, so we're really sensitive to stuff like this. Zamglone dni, co? By the way, did she say anything to you guys about maybe going through some hard times? Nie, ja ledwo ją znam. Hard times? Well, that announcer, Miss Yamano, was staying at the Amagi Inn before the first murder. Seems Miss Yamano had some harsh words for the manager about the staff's attitude towards guests. The stress of it caused the manager to collapse. And with Miss Amagi being the manager's daughter, she must have felt pretty strongly about the incident, you know? Mhm. I czemu nam o tym wszystkim mówisz? By the way, did Miss Amagi ever hint that she might be leaving the house? Nie. As if not. Chyba że do szkoły. Some theories floating around that she's laying low for some reason or another. Ah, crap. I think I've gone too far. You didn't hear that, okay? Całe szczęście, masz szczęście, że dziś uszów nie myłem. Adachi, what the hell are you chatting with Civvies for? And where's my coffee? Ja pierdzielę, uspokój się, już masz twarz czerwoną. Sorry, I got it right here. Psst, forget I said anything, please. Za późno. Jesteśmy wścibskimi dzieciakami. Tylko nie mamy, kurde, psa. Scooby-Doo. Nie, mamy Teddy'ego, kurde, no tak. Ach, wszystko by mi się nie udało, gdyby nie te wścibskie dzieciaki i ich pedober. Hey, does that detective think that Yukiko-san... There you are! Hej! Shish, what are you guys doing? Gadaliśmy między sobą. I've been looking everywhere. Well, there was a slight misunderstanding. We'll tell you about it later. Josuke zjebał. Anyway, something's up with Yukiko-san. Huh? You know already? Mm-hmm. I kept calling her cell, but she didn't pick up. Zgadnij co? I went to her house and it turns out Yukiko really did disappear. Dajemy nura w telewizor. I guess we've got no choice but to go now. Let's go, bitch! But that aside, the cops are saying some weird stuff. They think Yukiko-san's hiding to lay low. Ta, w telewizorze się chowa. Apparently, Yukiko-san's mom collapsed because that announcer lady bitched her out. They think that gives her a motive.
And the fact that the Anonymous died right after makes her even more suspicious. Sorry, teraz kurde, jak ja nagrywam z jakiejkolwiek konsoli, to jedyne co mam na sobie to pierdzielone kabelki tylko. Wszędzie są kabelki. Tak więc no, przy okazji Red Bulla sobie otworzę, bo jednak no, wstałem dziś trochę wcześniej, żeby móc nagrać więcej odcinków. Mam nadzieję, że dobrze mi pójdzie, bo jestem jednak trochę zmęczony. What? They think Yukiko did it? What the hell is wrong with them? No właśnie, ile kurde ona ma lat, chociaż z drugiej strony zabójcy mogą mieć 12, więc hej. Dude, don't snap at me. Yukiko's the victim here, damn it, not the suspect. A, okej, dobra. Oboje wyglądają na pobudzonych. Uspokójmy się, kurwy! You're right. So what are we gonna do? Uspokójmy się, kurwy! With the police totally on the wrong track, we've gotta handle it ourselves. A nie lepiej, kurde, pójść do policjanta, pokazać mu tę naszą magiczną sztuczkę z telewizorem i kurde, oni są o wiele bardziej wytrenowani, żeby się z tym, kurde, cackać. My co, kurde, nie mamy żadnych tych podstaw samoobrony, ani takich rzeczy, nawet pistoletów nie mamy. A Joskę nam, kurde, spierdolił i zabrali nam nasze katany. Ale nie masz, kurde, czym się bronić. Nie, niech nie idzie z nami. No to, mówiłeś, że to jest z Junes, nie? No to czemu by, kurde, nie ukraść drugich? Weapons? I know just the place. O, okej. Come on, follow me. Lepiej by było za darmo wziąć jakieś, ale dobra, czyje ty tutaj rządzisz. Co za żylasta zbroja była. Patrzcie na tyle dobrych rzeczy, których nigdy nie będziemy mogli kupić. Here we are. Kowal. What kind of shop is this? Nie widzisz tego pieca za tobą? A metalworks, I guess. They sell all sorts of metal crap, like katanas and stuff. Fajnie. Doesn't that seem weird to you? Why would you know about a place like this anyway? Bo Inaba jest mała i ludzie na pewno o tym mówią, ale założy się, że biznes nie kręci się zbytnio, bo kto by takich rzeczy kupował? Oh, I get it. You watch one too many kung fu movies and... W kung fu nie używają, kurde, metalowych toporów. It's not that at all. I overheard some guys in our class talk about it. They said this place sells weapons and armor. No właśnie. Mówiłem. Oh, here, this one looks good. Oh, but it might be too heavy. I don't know, Chie. I still think it's too dangerous. I know how you feel, but... W sumie to tak się zastanawiam. Okej, możemy, kurde, kupić takie rzeczy, ale czy to nie byłoby trochę podejrzane, jakby jakiś taki metalowy Robocop wyszedł z tego sklepu i wszyscy by się na nas, kurde, gapili? You don't. Z metalowym toporem! Jak piramid do głowy. Ja pierdzielę, uspokój się, przecież panujemy nad sytuacją. Nieprawda. Naprawdę nie powinnaś tego robić. Zobaczymy, kurde, jak ciebie coś zje. Nawet nie wiesz, co tam było. I'm not kidding around. You don't know what it's like in there. Właśnie. If you're not gonna listen to our warnings, we're leaving you here. If you insist on coming, just make sure you have something to protect yourself. A ten kurde kowal stoi i patrzy się. O czym oni pierdolą? Niech w końcu coś kupią. But man, what should we get? Hey, mind picking out something for me too? Okay. You're our main asset in battle right now.
So I think you should choose whatever makes it easiest for you. A co możesz kurde nosić, człowieku? To nie tak, że mogę ci kupić jakiś, nie wiem, metalowy topór. I got my stuff all picked out. How about you guys? Szybko ci poszło. Nawet nic nie masz, kurde. Przestań kłamać. You know, if we wear this stuff around town, we'll just get picked up again. But it's not like we can waltz into Juness with a sack full of gear and expect no one to notice either. No raczej. To jest JRPG. No można sadzić sobie miecz w dupę. I don't think people would notice. Miecz pod kurde uniformy. Dwumetrowy, tak, dobry pomysł. Nie zauważył totalnie. Okay, let's try that. W dupę lepiej wsadzić. All right, let's split up and get ready. Ko. The store will be crowded until the afternoon sale ends, and if we walk around together, the cops might get suspicious. Dobra. Then I'll see you guys at the Juness food court. To teraz już to robimy? Okej, okay, dobra. Nie ma problemu. Będziemy, za niedługo zobaczymy naszego pierwszego dungeona, moi drodzy. Trochę nam to zajęło czasu, ale nieważne. Mogę coś sprzedać? Nie. Moi powinienem. Tak więc no. To jest nasz sklep, proszę państwa. Tutaj możemy kupować bronię i zbroję i akcesoria i sprzedawać przedmioty i gadać, ale kto kurde by chciał gadać. I tak, tak więc, jeżeli chodzi o nowe rzeczy, no nie, to nie ma tak, że jak w Personie 3, że po jakimś czasie nowe rzeczy przybędą, no nie. Otóż podczas walk z przeciwników dropią materiały. I sprzedając te materiały, tak jakby poszerza się nasz wachlarz kupna nowych rzeczy, no nie. Tylko no, tak, jak sprzedamy materiały i on zrobi nasz nowy ekwipunek, to musimy go kurde kupić, co nie ma sensu, bo w końcu mu dostarczyliśmy materiały czy coś. No nie? To jest głupie! Tak czy owak, no. Trzeba będzie to ogarnąć. Lepiej się przyszykować. Dla Joska damy to, ponieważ no. Stój, nie! Ponieważ dlatego, że. A ja sobie zbroję kupię, bo jak ja padnę, to będzie koniec gry. O tak. O tak. W sumie to zawsze wolę skupić się na obronie niż na ataku, szczerze wam powiem, bo dla mnie survival jest nieco ważniejszy. Od ataku mam... O kurde, nie starczy. No trudno. Ale zostawię jeszcze trochę kasy, żeby ewentualnie ponakupować tych przedmiotów leczących. Od tego jest jeszcze inny sklep. Mam nadzieję, że będę mógł do niego pójść. Nie, nie mogę. Dryń, kurde, złazić z drogi, jadę rowerem. A! Są jakieś dziwne drzwi przed tobą. Ale ludzie są ślepi i ich nie widzą. O nie. Znam ten głos z moich koszmarów. To pedofil. Velvet key w twojej kieszeni się lśni. Moje kieszenie są pojemne. Moje najgorsze koszmary stały się rzeczywistością. The catastrophe that is headed your way. It has already taken human lives in its approach towards you. But you have nothing to fear. You already have the power to fight against it. Całe szczęście. It seems that the time for you to use your persona has come. Your persona ability is that of the wild card. Wiem, już to mówiliśmy. If you strengthen your bonds properly, their power will help you overcome any ordeal. O tym też już słyszałem. Our role is to facilitate that. My contribution is to give birth to new personas. Hell yeah.
By mixing together multiple persona cards, I can transmute them into a new form. Super. This, in other words, is the fusion of personas. You have the power to hold multiple personas and to use them accordingly. Jestem zajebisty. When you defeat an enemy, the seeds of possibility you attain will appear before you as cards. Teraz mówi o shuffle time, ale o tym to ja powiem co i jak podczas walki, bo teraz nie ma co o tym tłumaczyć co to jest. At times they may be hard to grasp, but you must master your fear and reach out to them. When you obtain new cards, please do not hesitate to bring them here. If you have been developing your social links, then your persona will gain even more power. To super. They will be one of your chief sources of strength. You would do well to take this to heart. Mam nadzieję, że moje serce nie zostanie skradzione, nie? Wygląda że na to, że jeżeli persona z Arcaną Maga zostanie sfuzjonowana, to ta persona dostanie więcej mocy. Ponieważ zrobiliśmy social link z Joskiem. Rank 1, ale zawsze coś. The tome you see in my hand is the Persona Compendium. Registering the personas you hold will allow you to recall them at any time. Oczywiście za pewną zapłatą. Please see me when you wish to use it. Do you recall my words to you before? The coming year is a turning point in your destiny. If the mystery goes unsolved, your future may be forever lost. Czyli co, umrę? I meant precisely what I said. Defeat in battle is not the only way your journey may come to an end. Ponieważ no, moi kompani i tutaj nie potrafią używać na mnie revival bidów. Please do not forget this. To jest głupie! Jak ja padam, to koniec gry. You will come here of your own will. To jest prawda, przyjdę do was sam. I look forward to it. Przestań się tak śmiać! Until then, farewell. Żegnaj! Kurde, te koszmary powracają do mnie! Jesteś dziwaczny! Boję się! Zły dotyk, zły dotyk! Jej, dobra! Możemy nareszcie połazić trochę po mieście, tak więc no. Najważniejsza sprawa, to co trzeba zrobić. To chyba to. Tak więc no, naprawdę, jak gracie w tą grę po raz pierwszy, czy to jest to co myślę? Stój, stój, show. Tak, to jest to. Kupujcie tapsody. Za każdym razem, można kupić 5 na tydzień. Bo ten, odnawiają 10 SP, ale kurde, do jasnej cholery są mega przydatne, szczególnie na początku gry. Później też jak ich się trochę nazbiera. No nie? Ale no, powiem wam szczerze, że... Ta gra jest cięższa od Persony 3. Ale no, wyjaśnię wam wszystko w ewentualnym... W swoim czasie! Wszystko sprzedane, pierdolić to. Let's go. Tutaj mamy sklep z przedmiotami. Shiroku Store. Oh, welcome. Więc no, w tym sklepie przedmioty automatycznie dostajemy coraz to nowsze przedmioty do kupienia, nie? Tak więc z tym nie ma strachu. Chwila. Ta. Jeden, ale zawsze coś. Dla Joska, bo ja nie mogę tego używać, nie? Co to jest? Leczy truciznę. W sumie... Czemu nie? 50 groszy! Jestem taki biedny student. Nawet na puszkę, kurde, napoju mnie nie stać. Euro 20 kosztuje. Czy tam 120 jenów. Ja tam lubię myśleć to w ten sposób. Dobra, więc... Save! Motylek. To jest takie drobne nawiązanie do Persony 1. Tam dużo też o motylkach było. Właściwie to był centralny ten... centralny temat całej gry. Z motylami coś tam cały czas pierniczyli.
Tak więc no, idziemy do tego, do Junes. Tak, tak, wiem, właśnie chcę to zrobić. Mimo tego, że możemy łazić, to jeszcze jesteśmy w kurde, pod wodą w tutorialach, nie? Ale za niedługo, za niedługo. Może jeszcze w tej sesji uda nam się coś osiągnąć. No to kurde, nie mogliście się przebrać? Let's go! Chie, it's not too late to... I'm going. Jak się uparła, to raczej nie można jej wyperswadować z tego. Fine, but don't push yourself, got it? Yes! No i atak epilepsji oczywiście. Za każdym razem jak ten efekt się dzieje, to jak patrzę na ten biały ekran, to tak trochę wszystko drży. Wow, it really is that bear from last. No shit! Przecież go widziałaś nie raz! What are you doing? Nie widzisz, mam migrenę. Mam lekarstwa. Can't you tell? I'm thinking about stuff. Reksi, uspokój się. Wygląda na to, że myśli o sobie. Myślał o sobie przez ten cały czas. I've been deliberating over it for a long time now. Hey, that wasn't a bad joke. Nie, to był bad joke. So, did you figure anything out? It's probably useless to think about it too much. I've seen the inside of your skull and it was empty. Uh-oh. How rude. You're right though. I try and try, but nothing comes out of my head. Will you guys shut up? Now's not the time for stupid jokes. Uspokój się, Chie. Someone came here yesterday, right? Wow, there's a girl with a better nose than me? What's your name, miss? Czy nie, ona chyba nie widziała go. Chie, but never mind that. Tell me more about that someone. Czy nie, widziała przecież. On ją też złapał za dupę za pierwszym razem, jak z nami była. I think it happened a little after I talked with you guys. After that, it felt like someone was here. Is it Yukiko-san? Skąd wie? On nawet nie wie, kurde, kto to jest. I don't know. I haven't looked. The presence is over that way. That's probably where they are. Spoko. Over there, huh? Is everyone Let's ready? Go, bitch! Come on! Yeah. Przez całe życie byłem gotów. Czego kurde biegniesz? Jesteś nieuzbrojona. Jeszcze ciebie ktoś zabije i będzie game over. I to się nazywa kurde zajebista miejscowa. Mają rozmach, skurwysyny. Nie widziałaś w tym? W Midnight Channelu? Tak, to jest to miejsce! Przestań zadawać głupie pytania. You're positive that no one's behind a camera for that bizarre midnight program. No to rozejrzyj się i zobacz, czy ktoś stoi ze statywem i z kamerą. No, nie ma nikogo. Program? I don't know. Maybe people on your side can see stuff in this world. It might be that. And I told you before, there's only me and Shadows here. There's no camera stuff going on. This world has been like this from the beginning. Od początku. From the beginning. That's what we don't understand. I don't know. Can you guys explain everything about your world? No, raczej nie. I've never seen this program thingy before, so I don't know. Well, is that really what's happening? Are we really looking into this world? Because the first time Yukiko showed up on that channel was before she disappeared. Doesn't that seem off? I mean, Yukiko saying stuff like score myself a hot stud. It's not like her at all. Może nie, ale w telewizji każdy może być kim chce być. Stud? Już wtedy uczy się brzydkich słów. Yukiko-san would never say anything like that. Jeszcze trochę i nauczymy go mówić fuck. Huh. I wonder. Is this kind of like what happened to me last time?
There's a lot of stuff I still don't get, but after hearing your story... Myślę, że jesteście powaleni. I think that program happens because of the person who appears on it, or something like that. So you kurde, ten czerwony Red Bull całkiem dobry jest. I don't get this at all. No ma kurde pieniądze, więc może produkować show Big Brother. Kurde, Big Brother to stare jest, oh my god. Hey, do you feel Yukiko's presence from inside? Czemu na mnie się pa... A nie, to do Teddy'ego było. So, what's this scoring with a hot stud thing? No i już kurde, uczą pedobera jak być pedoberem, no. Jak ja na Discordzie. Nie, debilko, nie uciekaj do jasnej cholery! Tak, bo jeszcze się wpierdoli w coś i będziemy musieli ją ratować. Jest! Udało się! A nie, jeszcze nie. Uciekła sama. Pobiegła raczej. Urk! Jest dużo cieni w tym zamku. Będzie niebezpiecznie w środku dla dziewczyny takiej jak ona. Czy jesteś... Czy to na serio? Czemu nie powiedziałeś nam wcześniej? Dalej, znajdźmy czyje. Dobra. Zobaczmy. Czwarte levele. Mam jakąś nową? Nie, mam tylko Izanagiego. Okej, nie jest źle. Tak więc no. Proszę Państwa, nasz pierwszy dungeon się szykuje, mimo tego, że to też na razie będzie tutorial zone, ale jeszcze trochę. Ta dziewczyna uciekła sama, to jest trochę niebezpieczne. Powinniśmy ją złapać szybko, sensei! Nie powiem za co. A, właśnie. Proszę, weź to. Revival beat, dziękuję! O, i to też. Znalazłem to sam. Daję to dla ciebie, sensei. Peach Seed i Soul Dropy. O kurde! Nawet nie wiedziałem, że on nam to daje! Chwila. Peach Seed 5, Soul Drop 5, Revival Beat 2. To już bo jedną kupiłem. Super kurde! To nam odnawia 10 SP. Też jest mega przydatne, szczególnie na początku. A to 20 HP, więc... tak trochę, ale... Hej. A ty coś masz dla mnie? To jest złe, Maciek. Lepiej pójdźmy za czyje. Dobra, chodź. Rozczarowałeś mnie, Joskę. Myślałem, że masz coś tam pod... w kieszeniach czy coś. Ale nie. Bądź ostrożny. Zawsze jestem ostrożny. Ale jak padnę, to się wkurwię. No. Nie poszła zbyt daleko jeszcze. Ach, pobiegła sama. Cholera, chodźmy. Poczekaj chwilę. Cienie zaczęły się wkurzać, odkąd żeście tu przyszli. Prawdopodobnie zaatakują tak szybko, jak cię znajdą, sensei. Więc spróbuj zaatakować ich przed... No, tak więc to mniej więcej działa tak jak w Personie 3, no nie? Widać tutaj, jak przeciwnicy łażą, ty do nich podchodzisz i pist. Tylko problem jest taki, że oni nawet jak tylcem do ciebie są ułożeni, to i tak ciebie zauważają. Więc trzeba do nich podejść i szybko ich zapierniczyć, żeby dostać premium strike. Czy preemptive strike, o, chodź tu. No, proszę bardzo, nie zadziałało. Ale to nic. Nie mnie! Zabiję cię za to. Dobra. A właśnie, kurde, zapomniałem. Można taktyki tutaj ustawiać ludziom. W sumie no, w Personie 3 tak samo i akurat wersje na PS2 na tym polegały, ale wiecie co, piernicze to, ja wolę kurde moimi ludkami sterować sam. What's up? Change battle tactics, właśnie w ten sposób. Direct commands. I jest git. Przy okazji, nie możemy tutaj gadać z ludźmi, nie? Możemy zrobić to tylko w ten sposób, wciskając kwadrat i talk to the others. Jeez, ta dziewczyna. Idźmy za nią. Dobra, w porządku. Tylko najgorsze jest to, że nie można wybrać, z kim się gada, no nie, jak jest ich więcej. To jest denerwujące trochę.